Вы не представляете, как страшно. Не macie pojęcia, jak okropne jest czytanie modlitw za swoje zmarłe dzieci. Jedna chwila i w nim pojawił się otwór po kuli. Nie miał niczego w rękach. Na nagraniu wideo słychać, jak ktoś krzyczy stój, a potem strzał. Nie ma mowy o uduszeniu. To jest niemożliwe. No to nie mogło być takiego. Jedziemy. Kto będzie szybszy, wygrywa. Do mamy. To był drift. Chodź i ciebie zadriftujemy. Ja cię odholuję. Był bardzo zabawnym dzieckiem, naszym ulubieńcem. Nawet urodził się w walentynki. Nie chciał wydorośleć i wierzył w Dziadka Mroza aż do 11 klasy. Nazwał mnie Świecik. Wiedzieli o tym wszyscy, krewni i przyjaciele, a dziewczyny z pracy nie mogły zrozumieć, co to za Świecik do niego dzwoni. Zawsze odbierał, gdy dzwoniłam do niego. Kiedy był w pracy i dzwoniłam, zawsze mówił koleżankom: oto mój Świecik. Byłam jego przyjaciółką i mamą. Jestem od niego 8,5 roku starsza. Prosiłam rodziców o brata lub siostrę i tak się złożyło, że urodził się Saszka. Pomagałam rodzicom, woziłam go w wózku na spacery. Tak nas wychowano, że gdy mieliśmy jednego cukierka, to dzieliliśmy go na połowę. Poszłam na wybory i głosowałam na naszego prezydenta, za nasz niebieskooki kraj, nasze szczęście. I chwilę po tym głosowaniu oni mnie nie tylko spoliczkowali, ale zabili mnie razem z moim dzieckiem. A ja głosowałam na naszego prezydenta. 3 dni później moje dziecko zostało wsadzone do tego samochodu. Zostało skazane bezpodstawnie z artykułu 23-34 za czynny udział. A on był zszokowany tym, co się dzieje. To jest mój telefon. Wykrzykiwał: niech żyje Białoruś. Był taki wesoły, pozytywnie nastawiony do życia. Czy mógł przypuszczać, że wyjdzie na ulicę i zostanie zabity w tak brutalny sposób? Był młody, przystojny, 1,90 m wzrostu. Miał całe życie przed sobą. A jaki zabawny był, grał w kabaretach. Zawsze mu mówiłam: Sasza, może powinieneś być aktorem. Bardzo lubił żartować, zawsze się śmiał. Nigdy nie powiedział ciocia Tania, tylko Tanieczka. Wujek Waleraczka. Gdyby był politykiem, o coś walczył, ale on nawet nie głosował w wyborach. Mówił: wszystko mi odpowiada. Cały czas mu powtarzałam: Sasza, chodź do mnie się uczyć. A on: aj, nie chce mi się. Dobrze, że wybrał pływanie. Został kandydatem do tytułu mistrza sportu. Mieliśmy kiedyś ptaki, ale one poumierały. Przybiegł do nas Sasza i mówi: wujku, daj mi klatkę. Po co ci? Tutaj padł gil i chcemy go wyleczyć. Daliśmy mu klatkę, podniósł tego gila z ulicy, ogrzał i ptak ożył. Potem wypuścili go na wolność. Dorastał w takiej kochającej rodzinie. Jego babcia kochała go nad życie. Nigdy nie rozrabiał.
dobrym człowiekiem. Był bardzo miły. Moje wnuki zawsze chciały się z nim zobaczyć. Oni jechali сюда nie tylko też jak babuszki. Oni znali, że tutaj jest Sasza. 9 sierpnia, w dniu głosowania, cała nasza rodzina była w domu. A Sasza wieczorem planował pojechać do swojej dziewczyny. Nic nie zapowiadało tragedii. Zadzwoniłam do niego. Odpowiedział: mamo, jadę autobusem. Porozmawiajmy za 10 minut. Tutaj za duży hałas. Oddzwoniła mnie za 10, lecz za 20 minut. A on przerażonym głosem mówi do mnie: mamo, nie wiem, co się dzieje. Złapało mnie trzech mężczyzn, wsadzili do jakiegoś samochodu i wiozą nie wiadomo dokąd. Potem połączenie zostało przerwane. Wiele razy próbowałam ponownie zadzwonić do niego, lecz numer nie odpowiadał. 12 po 5 nad ranem dzwonił do mnie z nieznanego numeru i powiedział: mamo, nie martw się. Pobrali nasze odciski palców i przesłuchali. Pytam: Sasza, jakie przesłuchanie? Co ty mogłeś powiedzieć? Usłyszałam w słuchawce: tutaj już wszystko za nas powiedzieli, tylko się nie martw. Rozmawiałam z nim, gdy przewożono go w więźniarce. Ola, co się dzieje? Dokąd oni nas wiozą? Sam nie wiem. Słyszałam przerażenie w jego głosie. Odpowiedziałam: idziesz do nowej, dobrej pracy. Wytłumacz im, że nie miałeś nic wspólnego z protestami. Nie sądziłam, że wszystko może tak się potoczyć. Nawet gdy dowiedzieliśmy się, że był proces i został skazany na 10 dni aresztu, pomyślałam: dobrze, niech tak będzie. Najważniejsze, że żyje i zdrowy. Wróci i opowie nam, co się stało. Jak się później dowiedziałam, jechał z dziewczyną trolejbusem. Przypadkowo spotkał koleżankę. Wysiedli razem na przystanku. Ta dziewczyna jechała do swojej przyjaciółki, a Sasza do swojej dziewczyny. W tym czasie zadzwoniła przyjaciółka tej dziewczyny. Sasza wziął telefon, żeby przeprosić przyjaciółkę, że zatrzymał jej koleżankę. Tak, zeznawała Miłana. W tym momencie zabrali go z tym telefonem komórkowym. Miłana krzyczała, że to jej telefon. W areszcie dowiedziałam się, że będą go sądzić. Prasa pisze, że mój syn był chory. On nie był chory. To było zwyczajne, zdrowe dziecko, które miało problemy z sercem. Z tymi problemami mógł dożyć sędziwej starości, mieć rodzinę, dzieci. Był tylko jeden problem. Czasem brakowało mu powietrza. Ciśnienie rosło, dochodziło do ataków paniki, zwłaszcza w sytuacjach stresowych. Gdy tylko zobaczyłam więźniarkę, miałam złe przeczucia. Pomyślałam, jak mój syn przetrwa w czymś takim. Nawet gdy jeździł naszym samochodem, zawsze otwierał okno, brakowało mu powietrza. Znaleźliśmy sąd, gdzie został osądzony i skazany na 10 dni. Córka i ja odetchnęłyśmy. Dzięki Bogu jest w rękach wymiaru sprawiedliwości. Nic mu się złego nie stanie. Przygotowaliśmy paczkę, kupiliśmy mu różne smakołyki. Ta paczka nadal stoi w pokoju. Nie mogę jej rozpakować. Nie mam siły, aby to zrobić. Pojechaliśmy z tą paczką do aresztu, a tam mówią: nie ma u nas takiej osoby. Nie wiemy, gdzie on jest. Wtedy udaliśmy się do naszego rejonowego wydziału spraw wewnętrznych. Przy wejściu stała młoda pani. Powiedziała nam: nic nie wiemy, nie mamy informacji. Powiedziałam jej, że zgłoszę zaginięcie osoby, a ona powiedziała: proszę zaczekać. Była już druga po południu, kiedy ona wyszła i powiedziała: niech wejdzie sama matka. Nie wiedziałam, co mnie czeka. Kobieta zaprowadziła mnie do pokoju. Na stole stała szklanka z wodą. Proszę czekać, za chwilę przyjdą kierownik oraz zastępca kierownika. Przyszli i powiedzieli: pani synowi podczas transportu do aresztu zrobiło się słabo. Zawieźli do szpitala psychiatrycznego. Jaki szpital psychiatryczny dla normalnego, zdrowego dziecka? Z nim było coraz gorzej i zawieźli go do innego szpitala. Pytam: jakie jest powiązanie między tymi szpitalami? Co przez to chcecie państwo powiedzieć, że mojego syna już nie ma? Sama doszłam do tego, chociaż nie mogłam uwierzyć, a oni odpowiedzieli: tak. Słyszałam krzyki mamy i dźwięk tłuczonego szkła. Stłukła szklankę, milicjanci nas nie wpuścili, poprosili tylko mamę. Nie wiem, jak udało mi się wejść do tego pokoju. Widziałam oczy mamy, która krzyczała: Ola, nie ma go, już go nie ma. Byłam przerażona. Moje dziecko zmarło o 5:30 rano, a szukaliśmy go do 2:00 po południu. Nie oni szukali nas, żeby powiedzieć, że moje dziecko nie żyje, a my szukaliśmy jego. Nie wiem, co by było, gdybym go nie szukała. Może zostałby zgłoszony jako zaginiony.
Pojechałam do Kostnicy i zażądałam pokazania ciała mojego syna. Powiedziano mi, żebym pojechała na ulicę Roboczą 19, wzięła zaświadczenia i zgłosiła się po odbiór ciała. Miał już być w trumnie, ubrany. Mówię, pokażcie mi ciało syna. Coś przeczuwałam. Wszystkich krewnych proszą o identyfikację, a mnie, męża i córkę nie wpuszczają. Nie pokazali. Powiedzieli, proszę iść do śledczego. Śledczego nie było na miejscu. Po nocnym dyżurze miał wolne. Proszę zadzwonić do niego jutro rano. Następnego dnia zadzwoniłam i powiedziałam, że jestem matką poległego Aleksandra Wichora. Odpowiedział mi cynicznym tonem, nie poległego, lecz zmarłego w wyniku przedawkowania. Później przeprosili za niego, bo złożyłam skargę. Tak mi adwokat powiedział. Jak można powiedzieć matce, która straciła normalne dziecko, sportowca, że zmarł od narkotyków? Jak można powiedzieć zmarłej matce, że jej syn jest narkomanem? Wyobraźcie sobie mój stan. Krzyczałam na niego przez telefon. Powiedział, proszę więcej do mnie nie dzwonić. Odesłaliśmy sprawę do komitetu śledczego. Nie widzę podstaw do wszczęcia sprawy kryminalnej. Proszę dzwonić do nich. Trzeciego dnia pozwolono przyjechać na oględziny ciała mojego dziecka. Najpierw pokazali nam twarz. Nie wyobrażacie sobie, jaki uśmiech był na jego twarzy. Niewytłumaczalne jest, jak zmarła osoba może się tak uśmiechać. Prawda, córeczko? Miał otwartą twarz i ten uśmiech. Jego białe zęby i półotwarte oczy. Wydawało się, że cieszy się z naszego przyjazdu. Wiele tam widzieliśmy. Są powody, by sądzić, że pozostawiono go bez pomocy lekarskiej, nie bez przyczyny. Wystąpiliśmy do prokuratury w sprawie wszczęcia postępowania karnego. Byłam u zastępcy prokuratora. Powiedziano nam, że nie ma ku temu podstaw. Wszystko toczy się jak zwykle, a na razie przeprowadzają kontrolę. Moja córka z oburzeniem zapytała, jak to nie ma powodu? Człowiek znalazł się w rękach organów ścigania i zginął. To nie powód, żeby wszcząć sprawę karną? Powiedziano nam, napiszcie wniosek. Napisaliśmy kolejny wniosek i otrzymaliśmy odpowiedź odmowną. Kontrola trwa już drugi miesiąc. Skontaktowali się z nami ludzie, którzy byli z nim w tym momencie. Świadek, który był z nim w celi, widział, że Sasza źle się czuje. Ponieważ przywieziono go później, jego łóżko było na górze. Świadek zobaczył, że Sasza nie czuje się dobrze i cały czas schodzi na dół, żeby umyć twarz i napić się wody. Dlatego zaproponował mu łóżko na dole. Rano, gdy strażnicy przyszli na kontrolę, Sasza cały się trząsł. Było jasne, że z nim jest źle. Funkcjonariusz zapytał, czy dobrze się czujesz? Sasza odpowiedział, nie, jest mi niedobrze. Umyj się, może ci ulży. Jeden ze świadków powiedział, że Sasza siedział obok niego i było jasne, że czuje się źle. Wyskoczył z samochodu i stanął na ulicy, ciężko oddychał. W tym momencie złapano go i wrzucono do stakanu. Tak nazywa się pojedynczą celę w więźniarce. W samej maszynie zakryte połącznie kamerą, tam taka malinka dyreczka. Wpychają go do tej więźniarki, a on krzyczy pomocy, duszę się. Źle się czuje, otwórzcie tylne drzwi. W tym momencie zamiast pomóc, traktują go gazem. Sytuacja się uspokaja, wszyscy wysiadają z samochodu, a on zostaje tam sam. Wszystkich zabrano z więźniarki około 10 lub 11 w nocy, a mojego syna przywieziono do szpitala psychiatrycznego o 2 w nocy. Gdzie był, z kim był, co się wydarzyło w tym czasie, nie wiem. Czas, w którym został bez świadków, miał straszne konsekwencje. Rozmawialiśmy z ordynatorem oddziału szpitala psychiatrycznego. Powiedział, że kiedy przywieziono Saszę, dyżurował doświadczony specjalista, który od razu powiedział, że to nie jest nasz klient. Potrzebuje natychmiastowej pomocy, ale nie u nas. W innym szpitalu wyszedł do nas ordynator oddziału intensywnej terapii i wyznał ze łzami w oczach, że prawie godzinę walczyli o życie mojego syna, ale został do nich przywieziony w stanie śmierci klinicznej i z obrzękiem mózgu. Przez godzinę walczyli o jego życie. Serce zaczynało bić, ale nie było oddechu. Dziecko zmarło. Na pogrzeb miały przyjechać z miasta 3 autobusy. Zamówiliśmy je, ale nasze władze rzekomo zauważyły jakiś obiekt na moście. Zablokowały most. Podobno został zaminowany. I ani minibusy, ani autobusy nie dojechały do Kaściukołki.
Ludzie, którzy jechali samochodami, wybrali objazd i dotarli na pogrzeb. Приехали на похороны. Но все равно было очень много людей, очень было много людей. Jestem im bardzo wdzięczny. Cały grób był pokryty taką oto warstwą ciętych kwiatów. Jeden ze świadków powiedział, że milicjant podszedł do OMON-owca i powiedział, że chłopiec jest w naprawdę złym stanie. Może trzeba po kogoś zadzwonić. Ten odpowiedział, zaraz zadzwonię po psychiatrę. Wszyscy leżeli na podłodze z opuszczonymi głowami i rękami za głową. Świadek zobaczył tylko buty, które biły Saszę po żebrach. Wystarczy, uspokoiłeś się i Sasza zamilkł. Dlaczego ludzie mieliby tracić życie? Normalni, porządni ludzie? Ponieważ mamy taki system? Jesteśmy śmieciem, nikim, można nas stratować jak bydło. Najgorsze jest to, że nic nie możemy zrobić, absolutnie nic, okłamują nas. Nie wiesz, dokąd pójść, gdzie szukać prawdy. Drepczesz w miejscu i czujesz się jeszcze bardziej upokorzony. Odebrali życie, a ty nie jesteś w stanie wesprzeć swoich bliskich. Nie masz żadnych praw. Ta bezkarność jest bardzo bolesna. Tego samego dnia umarłam wraz z synem. Nic mnie nie interesuje. Prowadzę monotonne życie. Praca, cmentarz, sen i znowu praca i na cmentarz. Я бычок подниму, горький дым заберу, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Wiem, że mnie kochał i ja bardzo kochałam jego. Znaliśmy się z Geną bardzo długo, ale parą byliśmy 3 lata. Mieszkaliśmy razem 1,5 roku. On bardzo pięknie starał się o moje względy, nawet jak już mieszkaliśmy razem, kupował kwiaty. Wyjeżdżamy gdzieś, daje kwiaty, spacerujemy, znowu kwiaty. Ja przez 34 lata nie widziałam tyle kwiatów, ile przez te 3 lata z nim. Bał się mnie stracić, bo dzieli nas duża różnica wieku, 10 lat. Kochał mnie bardzo mocno, zawsze mi o tym mówi. Ja też mówiłam, że go kocham. Dziennie wysyłaliśmy po 50 SMS-ów do siebie. Bardzo często dzwoniliśmy. Gag był w delegacji, dzwonił przez Vibera. Jak był na miejscu, przez telefon. Nie zdarzało się, żebyśmy mijali się w mieszkaniu bez pocałunku. W rękę, bark. On mijał mnie i całował raz włosy, raz policzek. On przechodził mimo, to już tam to włosy, to w щеку. No, to jest takie отношения у нас были. Как друг? Był moim bardzo bliskim przyjacielem. W ostatnich latach, gdy pracował jako kierowca ciężarówki, często wyjeżdżał w delegację. Ale prawie codziennie rozmawialiśmy. No, jeśli nie każdy dzień, to przez dzień tam, przez Viber созванивались, общались там. Oni chyba obok tych domów. Usiedli na ławeczce zapalić. Jestem na 300% pewna, że oni nie brali udziału w proteście. Do późna pracowali, byli w garażu. Powiedział mi przez telefon, że zamówi taksówkę, albo wyjdzie na ulicę Moskiewską i tam znajdzie jakiś transport do domu. Nigdy nie uwierzę, że oni brali udział w jakichś protestach, czy chcieli wyrządzić komuś krzywdę. Sasza zadzwonił do mnie i powiedział, że idzie zobaczyć, co tam się dzieje. Coś przeczuwałem. Powiedziałem, nigdzie nie idźcie. Przekonywałem ich z 10 minut. Gena mógł pójść z ciekawości, czy dotrzymać komuś towarzystwa. Całe życie był apolityczny. Może to było związane z pracą? Wciąż był w rozjazdach i do końca nie wiedział, co tu się działo. Próbowałem ich powstrzymać. Mówiłem, siedźcie w garażu. Leżeć twarzą do ziemi. Śmosznik. Debil, to nie milicjant. Strzelają. Sania, stój. A oni co? Facet leży, patrz. Wygląda, że go zastrzelili.
Wezwali karetkę i powiedzieli, że mężczyzna ich zaatakował i dlatego do niego strzelili. Świadkowie tragedii powiedzieli, że po strzelaninie nie widzieli żadnej metalowej rury czy prętów, o których mówiono w komunikacie milicji. Ale mieszkańcy ulicy Moskiewskiej zwrócili uwagę na tego oto mężczyznę w czarnej koszulce, który czekał na karetkę. Świadkowie mówią, że mężczyzna mocno się denerwował, był agresywny. Nie dopuszczał nikogo do postrzelonego, a po przybyciu ratowników zaczął grozić bronią. Facet wyjął broń i zaczął celować do ludzi. Straszne. Oni nie mieli żadnych plakatów. Po prostu szli wieczorem do domu. Byli ciekawi tego, co się dzieje. Podeszli bliżej zobaczyć i tu ich życie się skończyło. Ludzie z balkonów obserwowali, jak strzelają. Znowu skradziono wszystkie nasze zdjęcia, kwiaty. Co drugi dzień, czasem codziennie, ktoś przychodzi tu z kwiatami. Zostawiamy tu cały czas kwiaty i zdjęcie. 11 sierpnia zjedliśmy razem śniadanie. Odprowadził mnie do pracy, a sam został w domu. W domu była moja córka, Vlada. Nakarmił ją. Sama nie zje, póki jej nie zmusisz. Później zdzwoniliśmy się. On wyszedł z domu. Powiedział, że weźmie motocykl i pojedzie na przejażdżkę. Potem zadzwonił i powiedział, że znalazł jakąś usterkę w motocyklu i pojedzie do garażu naprawić. Wróciłam do domu. Przygotowałam kolację. Zadzwoniłam do niego około 22 i zapytałam, gdzie jest. Odpowiedział, że jest nieopodal ulicy Moskiewskiej. Weźmie taksówkę i przyjedzie do domu. O 22.36 zadzwoniłam jeszcze raz. Telefon był już wyłączony. Obudziłam się rano, nie było go. Nigdy tak nie robił. Zawsze nocował w domu, kiedy był w Brześciu. Przyszłam do pracy, denerwowałam się, przeglądałam wiadomości. Co jakiś czas dzwoniłam do niego, telefon nadal był wyłączony. Aż w jednym z kanałów w Telegram zobaczyłam wpis mężczyzny z tego domu. Pisał, że wieczorem do kogoś strzelał. Ofiara miała 44 lata. Gdy to zobaczyłam, zabolało mnie serce. Widzicie, tu ślady krwi nadal jeszcze są. Tyle czasu minęło. Tu była kałuża krwi. On był ojcem chrzestnym mojego średniego syna. Dla mnie Giena był kimś więcej niż przyjacielem, niż kumem. Był mi jak brat, po prostu nie wiem, jak to nazwać, był bliską osobą. Poznaliśmy się 10 lat temu. Przyjaźnił się z moim mężem. Mieli wspólną pasję, motocykle. Nasz dom zawsze był dla niego otwarty. Był wzorowym ojcem. On był idealnym ojcem. U niego był nie pierwszy brak. Kilka razy się żenił. Zawsze ciepło mówił o swoich byłych żonach, o partnerkach, dzieciach. Miał 5 własnych dzieci. Tatiana ma córkę, jeszcze mój syn. Wszystkie traktował jak własne, znajdował czas dla każdego. Nie było takiego momentu, żeby on komuś nie udzielił uwagi. Ostatnio, gdy pracował jako kierowca, gdy wracał z trasy, dzwonił i mówił: kumo, przyjdź, coś wam przywiozłem. Miał prezenty dla wszystkich, był otwarty i dobry. Dobry był. 12 sierpnia zadzwoniła do mnie Tatiana i powiedziała, że Giena nie wrócił na noc. Od razu pomyślałyśmy, że mogli go zgarnąć i siedzi w areszcie. Zaczęłyśmy obzwaniać wszystkie posterunki. Mijała druga doba. Wszystkie osoby zatrzymane dzień wcześniej były na listach, a naszego Gieny nie było. Był zameldowany w Żabince. Pomyślałam, że trzeba zadzwonić na tamtejszy posterunek milicji. Usłyszałam w słuchawce: u nas go nie ma, ale podpowiem, gdzie trzeba szukać.
Zadzwońcie do szpitala w Brześciu. Ten milicjant nawet nie sprawdzał na listach. On już słyszał to nazwisko. Dlaczego nie zawiadomił rodziny? Żabinka to małe miasteczko. Tu mieszka jego matka, pierwsza żona, dzieci. Na początku spotkałam się z lekarzem i ordynatorem oddziału intensywnej terapii. Powiedzieli mi, że stan jest bardzo ciężki. Zapytałam, czy mogę go zobaczyć. Pozwolono mi wejść na chwilę. Widziałam go nieprzytomnego. Rurki w ustach, głowa spuchnięta. Lekarze powiedzieli, że przeszedł dwie operacje. Potrzymałam go jedynie za rękę i wyszłam. Nie wiem dlaczego, ale stale zwracano uwagę na to, że nie ma śladów pobicia. Tatiana powiedziała, że jej cały czas pokazywano ręce, nogi. Na jednej ręce był mały uraz, to rana postrzałowa. Zadzwoniłam jeszcze raz do lekarza. Zapytałam, czy potrzebna była zgoda rodziny na transport śmigłowcem. Lekarz wygadał. I on w rozmowie ze mną prosto przegovorił, że musicie zrozumieć, tu na miejscu nikt o niczym nie decyduje. To na pewno jest rana postrzałowa. Czeka go transport do szpitala wojskowego, więc pewnie na ten moment zapadła taka decyzja. Po faktu, no tak i получилось. Następnego dnia przetransportowano go śmigłowcem do Mińskiego szpitala wojskowego. Pojechaliśmy tam. Do szpitala wpuszczono Tatianę i starszą córkę Gienę. Czekałam na zewnątrz. Powiedziano im, że jego stan jest stabilny, ale ciężki. Szanse na przeżycie są znikome. Byłam w pracy. O 10:20 zadzwonił ktoś z nieznanego numeru. To był lekarz. Powiedział, że Giena zmarł. Nie znamy szczegółów śledztwa. Adwokaci złożyli oświadczenia o utrzymaniu informacji procesowej w tajemnicy. Wiemy tylko, że wszczęto postępowanie karne wobec zmarłego Gieny i wobec Saszy, naszego przyjaciela, za stawianie oporu funkcjonariuszom milicji. Ale widzieliśmy nagrania, które krążą w internecie. Wymyślili jakieś pręty, pałki. Nie wyobrażam sobie, jak można tak kłamać. Widać, że pada strzał, człowiek leży, widać, że zabili go. Wszystko widać. Przyszedłem we czwartek do garażu, spotkałem Saszę. Zapytałem, co się stało. Był przygnębiony, obwiniał siebie, myślał, że Gienę gdzieś tam złapano, zatrzymano. On się nie spodziewał. Думал, что все-таки его там где-то повалили, скрутили, не ожидал, как бы не знал, он слышал. Саша слышал стрелы, когда убегал. Myślał, że uciekają w różne strony. Саша powiedział, że do końca nic nie rozumiał. Wszystko wydarzyło się tak szybko. W głowie nic się nie utrwaliło. On uciekał. Słyszałem strzały. To jedyna rzecz, którą powiedział. Trzech funkcjonariuszy po cywilu pojawiło się na podwórku o 22:32. Wchodzą po schodach i zatrzymują się kilka metrów od ławeczki. Za chwilę jeden z nich zastrzeli Szutowa. Dwoje podchodzi do ławeczki, na której siedzą Szato i Kardziuko. O 22:33. Nie wiadomo, co przyciągnęło ich uwagę, ale to przeczy wersji o tym, że motocykliści pierwsi zaatakowali funkcjonariuszy. Żadnych prętów czy rur metalowych nie widać, ale wygląda, że jakiś konflikt był. Jedna osoba wskakuje na ławeczkę, a później zeskakuje z niej. Pojawia się jeszcze jakaś osoba. Ciężko powiedzieć, kto to jest. Czy to jeden z trzech tajniaków, dwóch motocyklistów, czy ktoś jeszcze. Nie wiadomo, jak się pojawił przy tej ławeczce. Ludzie obok ławeczki najpierw idą w prawą stronę, nagle zawracają. W tym samym czasie spacerują, pani też się odwraca. Najwyraźniej właśnie w tym momencie strzelano do Szutała. Po kilku sekundach przechodzień, który szedł w kadrze po lewej i ludzie obok ławeczki zaczynają uciekać. Zza drzew wybiega Kardziuko, goni go jeden tajniak, potyka się, ale kontynuuje pościg. Kardziuko uciekł. Następnego dnia powiedział koledze z garażu obok, że milicjanci pojawili się zza rogu i ani Szutał, ani on ich nie widzieli. Uciekając, Kardziuko obrócił się i zobaczył, że Szutała już zatrzymali. Aleksandra zatrzymano 14 sierpnia. Od tego momentu nic więcej nie wiemy.
приезжали, и все, мы больше ничего не знаем. В пятницу вечером... Właściciele garaży się znają. No, u nas tam все в piątek wieczorem jeden z sąsiadów zadzwonił do mnie i powiedział, że obok przeleciał czarny minibus bez tablic rejestracyjnych, podobny do tych, którymi jeżdżą OMON-owcy. Minibus pojechał do garaży obok, powiedział mi, wyjrzałem, widzę, że stoją obok garażu, wsadzili Saszę do samochodu, a sami czegoś tam szukają, nie wiem dokładnie, i później odjechali. Składałam zeznania w komitecie śledczym, choć mam prawo nie zeznawać. Ale nie mam niczego złego do powiedzenia o Hienadzie. Znałam go tylko od najlepszej strony i wszyscy też byli o nim dobrego zdania. Co do Gieny, różne rzeczy w życiu się zdarzały, jakieś bójki, ale on był raczej rozjemcą niż prowokatorem. Tyle lat go znam. Było dużo konfliktów, kłótni, ale Giena zawsze starał się powstrzymać innych. Dlatego nie wierzę, że zaatakowali milicjantów i zabierali im broń. Drugi bił, czy pistolet odbierał, no, bred, oczywiście, pełniejszy. Do dziś nie wszczęto postępowania karnego.